Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. To nadal się schowamy. Dzisiaj jest Sylwester. Już po świętach. Pokażę Wam, co zakupione mam na dzisiejsze wystrzały sylwestrowe. Pójdziemy gdzieś około pewnie godziny 20, żeby pociechy nie zasnęły. I chodźcie, zobaczcie, co tutaj mamy. A więc tak, moi drodzy. Zakupy dokonane były w dwóch sklepach. Biedronka i Auchan. W Biedronce kupiłem cztery takie, to są ognie rzymskie czy coś takiego. To się zwie. Gdzieś natrafiłem przypadkowo na filmik z tamtego roku, jak ktoś nimi właśnie strzelał, takie same. I fajnie to wyglądało. A bardzo atrakcyjna cena była dość, bo ponieważ iż gdyż była promocja, że drugi produkt tańszy o 50% taniej w Biedronce. Więc tutaj pierwszy kosztował 12,99, nie 13, 12,99. A drugi o 50% taniej, czyli tam 6,5. Czyli niecałe dwie dyszki za dwa, więc jeden taki kosztuje dyszkę, tak? Czyli mamy razy 4, 40 zł. I to było w Biedronce. Następnie większy kaliber. To jest z Auchan, to jest kurczę, Vulcan jakiś taki, tak? Widzicie? I on jest za nie 50 zł, nie, 49,99. Napisałem cenę, żeby ktoś miał wgląd, jak to wygląda. Czyli już mamy 90 zł. W tym roku nie powiem, że wydałem więcej niż w zeszłym. W tamtym roku było to jakieś 80 zł prawdopodobnie. A w tym roku przekroczyłem 100. I ostatni zestaw, też ten z Auchan. Te dwa z Auchan i ten, a te, tak jak mówiłem, Biedronka. I ostatni taki zestaw, 36 strzałów, 14 kaliber. Nie 16 zł, nie, 15,99. Czyli liczmy 16, 32 i tutaj było 90, tak, około. Czyli 120 zł te moje gadżety kosztowały. Już nie mówię o zimnych ogniach za złotówkę, które są takie śmieszne. Zobaczcie, co to jest. Widzicie? Widzicie ten drucik tutaj? No nie dziwię się, że to złotówkę w sumie kosztowało. Zapalniczka, to wiecie, to już tam po kosztach będzie na przyszły rok. Miałem chęć jeszcze kupić takie te rakety, wiecie, na kijku, które są montowane, ale zrezygnowałem z nich z tego względu, ponieważ jakoś mnie tak taka mi myśl naszła, nie wiem, no może pierwszy raz tak skojarzyłem to bardziej. Wiecie, one jak startują, te rakety, to startują razem z tym kijkiem, który jest do nich umocowany. Następnie w górze ta raketa rozbyskuje, tak jest efekt, a kijek spada. I spada w niekontrolowanym przez nas miejscu. Akurat w miejscu, w którym my będziemy strzelać, w odległości załóżmy tam 100 metrów, no mogą ludzie chodzić. Więc stwierdziłem, że to jest troszkę ryzykowne. Nie chcę, żeby, wiecie, no ktoś patrzy w górę, ta raketa potrafi polecieć 45 metrów w górę, niekoniecznie prosto w górę, tylko też gdzieś w bok. I niech ktoś patrzy w górę, a ten kijek akurat spadnie na taką osobę, no lepiej nie myśleć, więc nie brałem w tym roku, aczkolwiek się przyznam, że w tamtym roku miałem właśnie też te rakiety. Ale w tym roku zrezygnowałem, więc doszły jakieś inne gadżety. Chodząc jeszcze dzisiaj po sklepie, bo byłem z córkami, te kupiłem wcześniej, wczoraj w Biedrze, a potem jeździłem dzisiaj do Auchan. Natrafiłem jeszcze na jedną rzecz. Zobaczcie. Tutaj wiecie. Zasłonięta marka. Będę tutaj prezentował. No wiadomo, nie? Takie coś kupiłem. No ładne tacko. Wiecie, ozdobą każdego mężczyzny jest
zadowolona kobieta. A kobieta jest zadowolona jak świeci się jak milion monet. Więc nie wiem, czy moja będzie zadowolona z tego, to się okaże. Ale to zobaczymy, on jeszcze o tym nie wie. Także ja kończę i widzimy się prawdopodobnie już na strzelaniu. A wy tam bawcie się, tańczcie, używajcie. To pewnie będziemy to oglądać już po nowym. Słuchajcie, ściągnąłem tutaj swoją kobietę. Także ona jeszcze, nie wiem, nieważne, ale zobaczymy, czy wałek odłóż na bok. O, takie coś. Jak się podoba, to może zobaczymy, jak je to. Moi drodzy, my już pójdziemy na tą górkę odpalić swoje dźwięki i do domu. Dobra, moi drodzy, mamy to poustawiane i będziemy odpalać. Idziemy. Ciekawe, czy się zapali w ogóle. Dobra, jedziemy. Kolejna. Teraz coś większego będzie. Nawet ładnie. Okay.
kolejna. No i to by było na tyle. I 120 zł rozświetliło niebo. Dobra, poczekamy aż to stygnie, trzeba zebrać te śmieci jeszcze i się zbieramy. Moi drodzy, już po fajerwerkach, już w domu. Jak już przeżyłem, żona przyjęła kończyki, także chyba nie źle. Zobaczcie, jak się prezentuje. Też wracamy do szampańskiej zabawy po lampce wina, a nie szampana. No i potem bawimy się. Już Kevin się zaczął? Nie, a sami swoi? Nie. Także sami widzicie, no wieczór pełen atrakcji przed nami. Trzymajcie się, na razie. Hej, cześć.